Cześć z tej strony Gorillas.pl. Yy, ja zapraszam tutaj na obiecany dla Was filmik. Jak grać, by wygrać? Otóż zadaliście mi pytanie, jakim krajem najlepiej tutaj słuchajcie yy, grać jako początkującemu graczowi? Jakie kraje tutaj najlepiej yy, wybrać? Jako początkujący gracz Ja wam często polecałem tutaj Australię Więc pokażę wam jak wygląda pierwszy dzień z gry Australią Do jakich sojuszów fajnie dołączać I jak grać by tutaj yy, wytrzymać i przetrwać do końca <laughs> Dlatego zaczniemy sobie rutynowo od sprawdzenia ile mam miast Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Tutaj mamy sześć miast ja sobie rutynowo zacznę od yy, słuchajcie od tego, że w pięciu miastach zrobię sobie yy, tutaj biuro werbunkowe poziomu pierwszego i zrobię sobie bazę wojskową w jednym mieście. Tak sobie zacznę na początek. Drugie, co słuchajcie, zrobię. To sprawdzę, czy na prowincjach nie ma jakichś surowców. Tutaj widzę, że mam zaopatrzenie, więc robię sobie od razu przemysł lokalny. Tutaj widzę, że mam elektronikę, więc fajnie, robisz sobie od razu przemysł lokalny. Sprawdzam sobie, słuchajcie, czy gdzieś tutaj może nie ma elektroniki albo jakichś surowców, które mogłyby mi... Pomóc w rozwoju. Widzę, że jest, dlatego biorę sobie tą armię. Robię sobie tutaj inwazję w tym kierunku. Patrzcie tutaj, czy głównie na prowincjach. Nie ma jakichś surowców, ponieważ jest to bardzo ważne, szczególnie w początkowej fazie gry. Potem sobie robię tutaj inwazję na drugą wyspę. Dlatego robię inwazję na te dwie wyspy, ponieważ. Eee, tutaj będę chciał, nie będę, będę nie chciał, aby tutaj Nowa Zelandia sobie to wszystko pozajmowała, i na pewno drugie, co będę chciał zrobić, to zaatakować sobie. Słuchajcie, eee, tą wyspę, ponieważ ta wyspada nam na elektronikę i zaatakujemy sobie eee, od razu Fuji. Kolejne co zrobię? Słuchajcie, to wezmę jednostki stąd i zaatakuję sobie papuę nową Gwinę. E, tak sobie zagram na początek. E, tutaj sprawdzę, czy moje myśliwce mają dolot, ale widzę, że są o, niestety poza zasięgiem, więc na razie sobie sobie tutaj zrobimy tak, że cofniemy sobie to wszystko. Zatakujemy sobie tutaj Papuę Nową Gwinę, by sobie pozajmować, słuchajcie, yy, to wszystko, prawda? Drugie co zrobię, to wezmę jednostki stąd i zaatakuję sobie tą wyspę, prawda? I dodatkowo cofnę sobie jednostki yy, w tym kierunku, żeby sobie wróciły, słuchajcie, do. Tutaj do naszego ojczystego miasta, prawda? Tutaj widzę, że mam drugą. Sorry, trzecią prowincję z surowcami. Robię sobie przemysł lokalny. Tutaj widzę, że Japonia do mnie napisała. Eee, eee, yeah. Eee, eee, yeah, if i you... eee, Why not? Tutaj do nas Japonia napisała. Yy, więc pamiętajcie, jeśli chodzi o szukanie koalicji, nie szukajcie koalicji nie wiadomo gdzie, tylko szukajcie sobie koalicji w swoim obrębie. Czyli my, jako Australia, będziemy szukać koalicji w tym obrębie, prawda? Tutaj widzę, że Japonia jest dostępna, dlatego sobie weźmiemy sojusz. Z Japonią. Japonia do nas napisała. Więc bardzo fajnie. Ja sobie, słuchajcie, cofnę jednostki tutaj. Tutaj moja aplikacja została zaakceptowana. Tutaj, jak widzicie, Japonia coś robi. Japonia sobie gra. Tutaj, patrzcie, Chiny coś robią. Zobaczymy sobie szósty poziom. O kurde. Zobaczymy Japonia. Zobaczymy. O, kolejny user. O, będzie źle. Dlatego patrzcie się, do jakich sojuszników dołączacie, żeby nie było sytuacji, że po prostu dołączycie do sojuszników, którzy będą nieaktywni. Ja sobie tutaj zobaczę jeszcze Indie. Już widzę 28 poziom. Widzę, że gościu będzie grał. Dlatego. Bardzo fajnie, kolejne słuchajcie, co zrobię: to przeniosę sobie stolicę z Sydney do Alice Springs. Dlaczego, zapytacie, ponieważ jeżeli chodzi o Sydney, to jak widzicie, to jest stolica to jest miejsce, gdzie łatwo można się zdesantować. I nie jest to dobre miejsce pod y, tutaj y, stolicę, dlatego przeniesiemy sobie w trudniej dostępne miejsce. Y, co najważniejsze, zrobimy sobie, słuchajcie, y, tutaj lotnisko, aby y, był, y, słuchajcie, łatwiejszy dostęp między y, tutaj naszymi y, prowincjami. Dodatkowo wejdę sobie w panel badania i my jako Australia będziemy grać raczej yy, morzem, czyli będziemy grać raczej jednostkami morskimi i raczej będziemy sobie grać lekkimi jednostkami na lądzie i ciężkimi jednostkami na morzu, więc zrobię sobie Gwardię Narodową i zrobię sobie korwetę. To będą dwie rzeczy, które zrobię sobie yy, na początek, prawda? I popatrzę się, jak tutaj się wszystko rozwija. Widzę, że tutaj jest spoko, fajnie. Dlatego w tym miejscu sobie zrobię bazę marynarki poziomu drugiego, ponieważ tutaj będę sobie produkował, słuchajcie, jednostki morskie. Tutaj się patrzy, że jeszcze w tym miejscu się robi, w tym miejscu biuro werbunkowe się robi. Tutaj widzę, że się robi. Uh, he goes i Dlatego tutaj napisałem kolegom, że żeby byli jednak aktywni, prawda? Ja i tak w tej gry nie będę grał, ponieważ no, ja stwierdziłem, że tutaj nie ma sensu grać tych gier, yy, ponieważ no, ja i tak nie mam czasu na to, żeby yy, tutaj ogrywać milion gier na, gier na raz. Dlatego robię to specjalnie dla Was. Specjalnie dla Was psuję sobie statystyki, żeby yy, tutaj, yy, żebyście mogli na spokojnie sobie pograć. Więc, tak jak powiedziałem, wchodzimy w badania, robimy sobie korwetę i robimy sobie gwardię narodową bądź piechotę. To będą y, rzeczy, które będziemy chcieli mieć na początku. Tutaj będziemy musieli, słuchajcie, żeby móc tą korwetę robić, będziemy musieli sobie zrobić przemysł zbrojeniowy na poziom pierwszy. Zresztą zaraz wszędzie zrobimy przemysł zbrojeniowy na poziom pierwszy. Y, tutaj widzę, że biuro werbunkowe już się nam robi, więc bardzo fajnie. Tutaj widzę, że Japonia idzie w tym samym kierunku co my, czyli buduje sobie gwardię narodową, więc fajnie. Y, tutaj Chiny nic nie robią. I prawdopodobnie nie będą nic robiły, dlatego jeżeli dołączacie do koalicji, wejdźcie sobie i sprawdźcie, jak, jakie wyglądają, jak wyglądają statystyki e, waszych e, sojuszników. Na przykład, patrzcie, po tym, e, tutaj, po statystykach tego pana, widzę, że on zaraz po prostu przestanie grać i zaraz zostanie rozjechany przez. E, Pierwszy, lepszy, mniejszy kraj, który po prostu będzie, słuchajcie, aktywny. Tak jak powiedziałem, co najważniejsze, jak macie tutaj, w tym, w stolicy, artylerię i samoloty, to weźcie je ze stolicy. Gdyż, jeżeli ktoś was zaatakuje, to one w ogóle nie będą zadawały obrażeń. A tak to patrzcie, jak odsunąłem troszkę tą artylerię to ona będzie sobie ostrzeliwała wszystko, więc na razie spoko. Tutaj widzę, że biuro werbunkowe nam się zbudowało, więc tych w pięciu miastach sobie już zaczniemy e, powoli szkolić Gwardię Narodową, choć widzę, że ta Gwardia Narodowa, nie wiem dlaczego, ale mam takie wrażenie, że ona się troszkę dłużej robi niż zwykle. E, kolejne, co będę chciał zrobić, mm, zobaczę ile mam w ogóle gotówki, Kolejne co będę chciał zrobić, to będę chciał zrobić w każdym z tych miast przemysł zbrojeniowy poziomu pierwszego, ponieważ przemysł zbrojeniowy daje Wam taką przepustkę do bardziej zaawansowanych technologii, prawda? Więc co byście nie chcieli budować, czy to są okręty, czy to są inne rzeczy. Potrzebujecie przemysłu zbrojeniowego, ponieważ tutaj jest to wymagane. Jest to wymagane, abyście mieli jakąś gospodarkę, prawda? Dlatego jak widzicie, ja sobie tutaj zrobiłem w jednym y, miejscu, sobie zrobi, robię bazę marynarki poziomu drugiego. I dodatkowo, jak to się skończy, będę musiał zrobić przemysł zbrojeniowy, więc wszystko na spokojnie. Yy, tutaj patrzę, że Gwardia Narodowa coś mi się bardzo długo robi. Tutaj widzę, że sojusznicy do mnie napisali, yy, dlatego na spokojnie. Tak powiedziemy sobie, będziemy brać surowce z tych prowincji, bo robimy sobie yy, tutaj przemysł lokalny, prawda? Yy, grając z Australią, no niestety musicie chronić wszystkie swoje porty, dlatego przy każdym porcie. Jeżeli gracie Australią, ustawcie sobie jakiś statek, ponieważ to pomoże wam w pewien sposób przed inwazją. Wiadomo, jeżeli te wojska, jeżeli ktoś będzie bardziej ogarnięty i te wojska inwazyjne, pierw puści po prostu okręty, a potem wojska inwazyjne, to wiadomo, że wam to zniszczy, ale fajnie jest mieć nawet korwetę, czy nawet łódź podwodną, czy cokolwiek. W każdym tutaj yy, porcie chociaż jedną sztukę, aby nikt wam po prostu nie wjechał. Ponieważ, tak jak powiedziałem, każdy, no 99% waszych miast to są miasta portowe. Jedno miasto jest w Łąblondu. Yy, dlatego, no, niestety, nie macie za dużego, yy, prawda, yy, wyboru, prawda? Yy, tutaj patrzę się, co robią moi sojusznicy, ale tak jak przypuszczałem, Chiny nic nie robią. Japonia tutaj robi przemysł zbrojeniowy, czyli Japonia, no, można powiedzieć, ogarnia, więc bardzo fajnie. Yy, tutaj popatrzę na Indie, widzę, że robią tutaj lotnisko. Tutaj nie robią nic. Yy, tutaj kolega chyba nie ogarnia. Yy, no, yy, no kolega stwierdził, że w każdym mieście zrobi sobie lotnisko. Jest to zły pomysł. Ponieważ lotnisko jest bardzo wymagające, szczególnie na początku, i w pewnym momencie zabraknie wam po prostu surowców, więc kolega tutaj przesadza. Ale tak jak powiedziałem, każdy gra jak chce, każdy ponosi konsekwencje swoich decyzji, prawda? Yy, dlatego na spokojnie. Nie wiem dlaczego, ale tak wariant narodowa strasznie wolno się robi. Nie wiem czy oni tutaj y, znerfili z, z, z możliwość y, tutaj szyb, szybkiego wyprodukowania, chociaż powinni zrobić tak, że gwardia narodowa powinna być na początku nie, y, y, nie wiem po co zrobili w ogóle tak, że trzeba ją w ogóle odkrywać, ale tak jak powiedziałem, to, są, to nie jest moja gra, ja po prostu tutaj gram i nic więcej i nagrywam filmiki dla was, dlatego to nie jest mój problem. Eee, tak jak powiedziałem, my sobie robimy przemysł zbrojeniowy, tutaj sobie będziemy budować statki, eee, następne co zrobimy to poczekamy aż Gwardia Narodowa nam się zrobi i zobaczymy czy już kolejne kraje się obudziły. Tutaj widzę, że Nowa Zelandia dalej śpi. Tutaj widzę, że Indonezja dalej śpi. Widzę, że tutaj Tajlandia sobie śpi. Pamiętajcie, patrzy się na swoich y, przyszłych oponentów, ponieważ oni będą y, was, waszym problemem w przyszłości, prawda? Dlatego musicie y, już od, od samego początku sobie ustalać w głowie, y, jak będę grał, y, w jakim kierunku będę szedł. I co będę robił? Jak widzicie, tutaj gwardia się zrobiła, dlatego sobie w każdym mieście, oprócz yy, tego, gdzie budujemy port, yy, zaczniemy szkolić gwardię narodową. I jak widzicie, tutaj okręt również się wyprodukował, dlatego bardzo fajnie. I tak jak powiedziałem, to są początki. Yy, tutaj zastanawiam się jeszcze, czy nie zrobić drugiego lotniska. Gdzieś powiedzmy, słuchajcie, może w tym rejonie yy, zobaczę, czy mnie w ogóle stać. Widzę, że mnie stać, dlatego sobie zrobimy. Słuchajcie, drugie lotnisko. Jak widzicie, w tym momencie yy, mam raz, dwa, trzy. Mam trzy lotniska, które sprawiają, że gdziekolwiek mnie słuchajcie, nie zaatakują. To yy, tutaj yy, będę mógł szybko zareagować, prawda? Dlatego róbcie sobie lotniska, róbcie sobie lotniska w yy, strategicznych, yy, prawda, yy, punktach. Yy, I tak jak powiedziałem, to była gra Australią. Moim zdaniem jest to fajny, bardzo graj, kraj dla początkujących, ponieważ on jest w takiej raczej spokojnej okolicy, gdzie macie czas yy, tutaj się rozwinąć, prawda? Myślę, że następny filmik. Myślę, że następny filmik yy, zrobię z kolejnego kraju, który jest takim. Yy... Krajem dla y, początkujących graczy. Opiszemy sobie tak, jak tutaj gra, przy graniu Australią, opiszemy sobie styl grania. Opiszemy sobie mniej więcej okolice, jak to wygląda i w jakie wojska ja bym radził iść. Y, jaki to będzie kraj, nie powiem wam, to będzie, y, to będzie niespodzianka. Yy, zobaczycie. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli Wam się podobał filmik, zostawcie lajka. Jeżeli macie jakieś pytania do tego, co powiedziałem, to yy, tutaj zapraszam do komentowania. Yy, zapraszam tutaj, słuchajcie. Do dołączenia na mojego małpiego Discorda, gdzie gramy sobie tutaj z innymi ludźmi i tutaj na spokojnie się uczymy grać. Jeżeli chodzi o taką grę z widzami, ponieważ pewnie będziecie zadawać tego typu pytania, jeżeli jesteście początkujący, ja jedynie z widzami gram na Flashpoincie. Zapytacie, czemu na Flashpoincie? Ponieważ mam już trilion gier, które nie wyszły z tego względu, że początkujący widzowie trochę nie ogarniają gry i trochę nie, nie ogarniają, co się do nich mówi. Yy, dlatego stwierdziłem, że jedynie co to mogę z wami pograć. Yy, jakby to powiedzieć, yy, na Flashpoincie, gdzie jest więcej czasu na to, żebym wam pewne rzeczy. Yy, po prostu wiecie, wytłumaczył. Na WW3 powiem tak, powiem Wam wprost: na WW3 nie ma czasu, żeby tłumaczyć cokolwiek. Na WW3 wy już musicie znać podstawy. Jeżeli nie znacie podstaw, to po prostu nie ma sensu, żebyście w ogóle w WW3 grali, ponieważ po prostu przegracie, prawda? I, I dlatego to jest taka ym, rada, powiem szczerze, ode mnie. Nie mówię tego dlatego, że czuję, że wszyscy gracze są słabi, a ja jestem najlepszy. Yy, nie jestem najlepszy. Ja się tak jak mówię milion razy, ja się tak jak każdy z Was uczę yy, tutaj yy, grania. Dlatego yy, przekazuję wam wiedzę, którą ja nabywam od ludzi, którzy yy, naprawdę tutaj yy, umieją, prawda, yy, grać. Dlatego takie info ode mnie. I tak jak powiedziałem, nie czuję się, że jestem najlepszym graczem. Nie czuję się, żebym mógł powiedzieć, że jestem zajebisty. Po prostu ja się uczę grać i jestem graczem jak każdy. Tylko po prostu różnię się od Was tym, że stwierdziłem któregoś dnia, że zrobię sobie, będę Wam troszkę pomagał i będę Wam dawał tipy. Jak grać? Ponieważ nie zauważyłem na polskim YouTubie żadnych poradników, jeśli chodzi o Conflict of Nations, dlatego stwierdziłem, że ja z tym wystartuję i bardzo się cieszę, że jest duży odzew i dużo ludzi naprawdę szanuje moją pracę. Dlatego bardzo wam dziękuję. Życzę wam miłego tygodnia. Myślę, że następny filmik zrobię, słuchajcie, w środę. W środę albo we wtorek postaram się, postaram się we wtorek zrobić y, następny filmik. No, ponieważ, tak jak powiedziałem, mam pracę, nie mam czasu na nagrywanie i chciałbym, ale, ale niestety nie mogę. Dlatego, niestety, ale filmiki są tak rzadko z tego względu, że po prostu brak mi czasu, prawda? YouTube nie jest moim full-time job, czyli takim e, taką pełnoetatową pracą. Mam normalną pracę, pracuję w biurze i po prostu nie mam kiedy czasami brać się za te filmiki. Ale tak jak powiedziałem, jest bardzo mi miło, że, że tutaj jest jakiś odzew, jeśli chodzi o te filmiki. Życzę Wam miłego tygodnia, miłego, miłej reszty weekendu. Trzymajcie się i jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam serdecznie. Do zobaczenia. Wszystkim cześć!